Przed tygodniem byliśmy świadkami wielkich emocji. Pierwsze dziesiątki w ocenach jurorów. I to od razu 3 dla Magdy Walach, a tango Tamary Arciuch i dżajw Wojtka Łozowskiego po jednej. Tym razem zaskoczył wszystkich świetnym dżajfem Pudzian, ale prawdziwym szokiem była przegrana wielkiej faworytki Kasi Figury. Pasodoble i foxtrot, a w grze o kryształową kulę pozostaje jeszcze 11 par. Która zdobędzie najwięcej waszych głosów, a z którą pożegnamy się dziś wieczorem? Dowiemy się już niebawem. Ze studia TVN na żywo taniec z gwiazdami. Przed Państwem Grupa Volt. Przed Państwem Katarzyna Skrzynecka i Piotr Galiński. Alleluja! Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Pamiętasz z jakiego to filmu? Oczywiście. To była nasza wersja Zakonnicy w przebraniu. A tańczyła Grupa Volt, Augustyna Eguroli. Jest nam ogromnie miło, że możemy spotkać się z Państwem w ten świąteczny wieczór. Miło nam również, że spędzicie go Państwo w towarzystwie naszych gwiazd. Gwiazd, które dzisiaj zatańczą dla nas pasodoble i foxtrota. I Państwu i naszym zawodnikom życzymy wspaniałej, świątecznej zabawy. Tego na pewno tu nie zabraknie. A teraz lanie wody zostawmy na jutro i powitajmy głównych aktorów tego widowiska. Panie i Panowie, oto oni. Para numer 2 to aktorka Małgorzata Socha i partner Robert Kochanek. Para numer 3 to piosenkarz Łukasz Zagrobelny i jego partnerka Anna Głogowska. Para numer 4 to aktorka Tamara Arciuch i jej partner Łukasz Czarnecki. Para numer 5 to mistrz świata strongman Mariusz Pudzianowski i jego partnerka Magda Soszyńska-Michno. Para numer 6 to piosenkarka Marina Łuczenko i jej partner Michał Uryniuk. Para numer 7 to aktor Tomasz Schimscheiner i jego partnerka Kamila Kajak. Para numer 8 to aktorka Magdalena Walach i jej partner Cezary Olszewski. Para numer 9 to prezenter MTV Wojciech Łozowski i jego partnerka Blanka Winiarska. Para numer 11 to aktor Marek Kaliszuk i jego partnerka Nina Tyrka. Para numer 12 to aktorka Elisabeth Duda i jej partner Mario Di Somma. Para numer 13 to prezenter telewizyjny Robert Janowski i jego partnerka Anna Bosak. Podobno nie należy pchać się przed orkiestrą. Od tej zasady są jednak wyjątki. Oto jeden z nich, Tomek Szymuś przed swoją orkiestrą. Orkiestra jest dobra na wszystko. Orkiestra na drogę za śliską. Orkiestra na stopy za niską. Orkiestra podniesie ci ją. Proszę Państwa, jeżeli to prawda, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, to w ich towarzystwie jesteśmy trochę do tyłu. Możemy mieć jedynie nadzieję, że to srebro będzie jak najwyższej próby. Iwona Pavlović, Zbigniew Wodecki, Beata Tyszkiewicz, Piotr Galiński. Nasze jury, które również zdecyduje o tym, kto z programem się pożegna. Fundatorem nagrody dla pary, która dzisiaj opuści program, jest firma Apart. Apart. Z miłości do piękna. Wiesz, Piotrusiu, że podobno są wśród nas tacy, którzy lubią swoją pracę. Ale w święta? No nie tylko w święta. Zawsze. Po prostu lubią. Zresztą zobacz sam. Siemanko, witam Was serdecznie. Dziś jesteśmy u mnie w robocie, czyli gdzie? W MTV. Najkochańszy producent, pan szef, producent, motywator. To jest idealna praca dla mnie. Ja uwielbiam ludzi, uwielbiam rozmawiać z nimi, uwielbiam poznawać nowych ludzi. Raz zostałem wysłany na rozdanie nagród MTV Music Awards do Kopenhagi. And I would like you, Juliet, as a professional. What's the professional way of Juliet Louise to walk on a red carpet? Miałem okazję porozmawiać z Juliet Louise, z Mobim, z Justinem Timberlake, z Timbalandem, z takimi gwiazdami. Mam nawet dywan czerwony, kawałek czerwonego dywanu uciąłem, po którym chodziły te wszystkie gwiazdy i biegałem z tym dywanem i zbierałem podpisy tych wszystkich gwiazd. 2 lata prowadziłem program Klasa MTV. Przefajny program, przefajną ekipę miałem, z którą się zżyliśmy niesamowicie przez te 2 lata. Kosty czepią! Halo? Proszę. Czasem dorabiam sobie na recepcji, jak już programu nie ma jakiego poprowadzić. Dokładnie tak, witam Was serdecznie. Foxtrota zatańczy para numer 9, Wojciech Łozowski i Blanka Winiarska. Like the wallpaper sticks to the wall, like the seashell clings to the sea, like you never get rid of your shadow, you never get rid of me. Let all the others fight and fuss, whatever happens, we got us. Read, now repeat what I say at the start. I should. You'll need a roach crowbar to break us apart. We are alone but far from true. We make that all wrong. Well, here that you late sports and then a few more. We start on the string, yes, and maybe grudge your life is gonna be wow, wow, we. Oh, man, shadows and Zapraszam bardzo serdecznie. Uśmiechnięte miny jurorów, uśmiechnięte miny wszystkich widzów. A ty tak na co dzień jesteś taki yeoman, prawda? Bardziej, z tego co zdążyłem się zorientować. A tutaj taki elegancki foxtrot. No, taki trochę Fred Astaire. O, proszę bardzo. Tak chciał przynajmniej. Iwona Pavlović, czy będziesz yo girl? Nie, dzisiaj zobacz, on nie jest wcale ją. On dzisiaj jest taka pisanka, jaką dostałam. Nie wiem, czy wiesz, Wojtku, jak się robi takie pisanki, to trzeba wziąć taką szpileczkę, wosk, dziubać, potem do farbki włożyć. Mówiłam ja to dostałam od pani jest... Ani, która u mnie pracuje, robi takie ładne rzeczy. A czemu mi się one skojarzyły z tobą? Taką jesteś dzisiaj pisaneczką. Wydziubałeś sobie, wydziubałeś, bardzo delikatnie, ale kroki foxtrota zrobiłeś. Pożeracz parkietu. Piotr, rzeczywiście było miło i delikatnie. Dla mnie osobiście było za delikatnie, jak na dzisiejszy wieczór, bo foxtrot. Dużo charakterystycznych figur, których po prostu nie zatańczyłeś. Zatańczyłeś kilka podstawowych kroków. Myślałem, że zatańczysz dużo, dużo więcej. To, co było zatańczone, było poprawnie. Ciut za mało dla mnie. Beata Tyszkiewicz. Pani Blanko, jest pani rybą. Panie Łukaszu, pan jest rakiem. Tańczyliście jak ryba z rakiem. Mnie się bardzo podobało. Dziękujemy bardzo serdecznie. No, nie wiem jak wy... Ale ja nie widziałem, żeby tak tańczyli w MTV, nawet tym zagranicznym. Jeżeli dalej chcecie oglądać Wojtka w naszym programie, głosujcie. Pierwszy raz usłyszałam nowe miano w naszym programie, pożeracz parkietu. Jak się czujesz jako pożeracz parkietu? Raczej rak, czyli przecinacz. Mówiłeś o sukcesach w pracy, o tym, że lubisz swoją pracę, a czy zdarzyła się jakaś wpadka, którą chciałbyś opowiedzieć? Może to zabawna. Znaczy, tak, były różne wpadki, różnego rodzaju. Na przykład, gdy miałem okazję robić relacje w Kopenhadze, pomyliłem pana z Depeche Mode z panem z innego zespołu, a to trochę wstyd. Ale myślę, że nie miał ci za złe. Blaneczko, a czy na treningach zdarzają się jakieś wpadki? Tak, no wszędzie jest dużo wpadek. Cały czas trenujemy, żeby ich nie było potem na live'ie. No zawsze można tańczyć lepiej. Na czym wpadał najczęściej w tym tygodniu, ale się udało? Głównie to rama, ponieważ pierwszy raz tańczymy taniec standardowy, no i nie ma co ukrywać, jest to trudne. Trochę wpadał na ramię. Tak. Mnie ta rama, muszę przyznać, uznałabym ją za zacną, ale czy tak samo stwierdzą jurorzy, oni wiedzą najlepiej. Popatrzmy. Iwona Pawlowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 6. 29 punktów na dobry początek i dużo czasu dla państwa, aby głosować na tę parę. Ja przypomnę numer telefonu, pod który należy dzwonić, żeby głosować na Blankę i Wojtka. 0430 70 09. Szybkie pozdrowienia. Chciałam pozdrowić, mam rodzinę w Poznaniu. Bardzo was kocham. Wszystkich. Wesołych świąt dla wszystkich. Dobrze. I teraz SMS o treści 9 pod numer 7326 należy przesyłać. Czekają na wasze głosy. Zostańcie z nami. Ze studia TVN, na żywo, wielkanocny taniec z gwiazdami. Może to wyda się dziwne, ale są jednak na świecie kobiety, które dobrze mówią o swoich partnerach. Szczęśliwie jedna z nich znalazła się w naszym programie. Wspaniałe przeżycia związane z ostatnią niedzielą, ale to wszystko dzięki temu, że tańczę z tak cudowną osobą, z Czarkiem. On rzeczywiście bierze mnie w swoje ramiona i tańczy. I ma ogromny talent. Jest niesamowity w tym, co robi. Czarku, jesteś doskonały. Zachowałem się w Ostrołęce, w blokowisku, na którym nie było za ciekawie, było ciężko, no ale jakoś sobie radziłem. W wieku 12 lat mama podjęła decyzję, że wyśle mnie na tańce. No i jak widać nie żałujemy oboje tego i wylądowałem troszeczkę lepiej niż moi koledzy z osiedla, ale jest okej. Ja chcę już tańczyć standard. Mistrzem świata nigdy nie byłem, nie będę. Wkładam w to wszystkie swoje umiejętności, całe doświadczenie, no i cieszę się, że to procentuje w ocenie sędziów. Było to najpiękniejsze staccato, jakie widziałam. Paso doble zatańczy para numer 8, Magdalena Walach i Cezary Olszewski. Gina walks the diner all day, walking for her man, she brings home her baby. Magda i Cezary. Zapraszam serdecznie. No ale słuchajcie, fantastyczny apel. Ale był apel, fantastyczny. A poza tym, kochani, nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, ale zarówno na próbach Państwo nie byli, ale teraz, kiedy tak Magda pięknie mówiła o Cezarym, na Cezarym nie zrobiło to żadnego wrażenia. Nie wiem. Dziękuję, Madziu, bardzo. O właśnie. Piotr Galiński. Ja czasami staram się zakwalifikować tancerkę do tego, czy preferuje styl standardowy, czy latynoamerykański. Tutaj ewidentnie jesteś w tym programie osobą, której lepiej idzie, że tak powiem, taniec standardowy. Cóż z pasodoble się stało? Brak figur podstawowych. Użyliśmy dwie charakterystyczne dla pasodoble figury. Spowodowały to, że nie mogłaś pokazać artystycznej strony pasodoble, czyli nie mogłaś zagrać tego, co naprawdę dziewczyna powinna zrobić w pasodoble, wcielić się w odpowiednie role. Nie było tego i do tego dosyć niefortunny początek, który od razu ustawił cię na pozycji straconej. Iwona? Dwa słowa. Czarku, to jest twoja wina, bo tu mówiliśmy o Wojtku, że jest pożeraczem parkietu, a teraz okazuje się, że Magda pożarła ciebie w tym pasodoble, bo rzeczywiście te kroki były takie sobie, ale to, co miała Magda zrobić tak naprawdę, no to zrobiła charakternie, przyznaję. No to był fakt. Tak naprawdę nie miała za dużo do roboty. Zadumany Zbigniew Wodecki. Dla karta jest na no. Na całkiem bez standardu. Ale nie zauważyliście, kochani, że nasza gwiazda ma tutaj fantastyczną lekkość ruchową, ma inteligencję, się rzadko zdarza. Ja zauważyłam. Dziękujemy. No dobrze, to jest tak. Ale Egurala mówi, że to się bardzo rzadko zdarza i że liczymy na wulkan twoich możliwości. Dziękujemy serdecznie. Zapraszam świątecznie. Toczcie się. Zbigniewowi Wodeckiemu w imieniu wszystkich inteligentów bardzo serdeczne dzięki. Jak słyszeliśmy, to mama wysłała Czarka na zajęcia taneczne, ale dzięki temu teraz to wy możecie wysłać na nich swoje głosy. Już teraz. Magda i Czarek zachwycili ostatnio nie tylko publiczność, ale i jurorów. Czy to, że teraz od was się naprawdę bardzo dużo oczekuje, nie jest troszkę paraliżujące? Ja w ogóle jestem zestresowana. Zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby wyszło dobrze. Mi się wydaje, że było okej. Ale nie ma, myślę, że nie mają powodu do zmartwień, więc przymrużmy na chwilę oko. Czy Czarek kilka razy przeciągnął cię tutaj po parkiecie? Ciągał. Próbowaliście poćwiczyć trochę u ciebie w domu, żeby wyfraterować podłogi przed świętami? Jakoś nie wpadłam na to przed świętami, no widzisz. To jest jeszcze szansa. Jest szansa. Jeszcze szansa. Pozdrawiamy przy okazji serdecznie, świątecznie wszystkich widzów. Dobrze, teraz pora na oceny sędziowskie. Iwona Pawłowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 5. Sędziowie postawili bardzo wysoką poprzeczkę dla Magdy i dla Czarka. Jeżeli chcecie głosować, aby pomóc tej parze i aby głosować na to pasodoble, przypomnę wam numer telefonu 0430 70 08. Dużo telefonów proszę wydzwonić i dużo SMS-ów proszę wysłać o treści 8 pod numer 73 26. Magda i Czarek czekają na wasze głosy. Dziękuję wam pięknie. A przed nami występ człowieka, który śniadanie je na kolację. Obiad na śniadanie, a kolację... O właśnie. Ciekawe, z kim on właściwie je kolację na obiedzie. Budzę się koło godziny 5:15. 5:53 ze wschodniego. Jadę do Krakowa. Wszystkie przygody i ciekawi ludzie i fantastyczne zdarzenia przytrafiały mi się podczas podróży. Baranówka. Jestem w Krakowie na godzinę 9 mniej więcej. I jadę do teatru na próbę, która trwa od godziny 10 do godziny 14. Tam w międzyczasie zdążę jakieś zjeść drugie śniadanko. Mam do odjazdu pociągu 45 minut. To jest jedyne moje 45 minut z moją rodziną, więc spędzę je, wybaczcie mi, z nimi sam. 15:55 z Warszawy do Krakowa. Boże, co ja mówię? Z Krakowa do Warszawy. No w Krakowie jesteśmy, tak? No to co dzisiaj mieliśmy? Był pociąg, teatr, spotkanie z żoną, pociąg. I jeszcze czeka mnie próba z Kamilą tańca. A jakie efekty, to zobaczycie Państwo za chwilę. Foxtrota zatańczy para numer 7 Tomasz Schimscheiner i Kamila Kajak. How lucky can Wajga be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't not a kick in the head. The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor's a quart, ain't not a hole in the boat. My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just a beginning, my life is gonna be. I've sunshine enough to spread. She's picked out a king size bed. Tell me quick, oh, will I the kick? Tell me quick, will I the kick in the hood? Tomasz i Kamila. Proszę Państwa, według mnie nie ma większej złośliwości losu niż kazać facetowi z Krakowa kupować bilety na pociągi. Ale, to znaczy mówi to facet z Poznania. Także... Czy ja Ci się pytam, ile pali Twój samochód? Właśnie. Na setkę. Proszę Państwa, Iwona Pavlović. Tomku, ja przyznaję, że najbardziej mi się podobał twój pierwszy taniec i był to chyba walc angielski w pierwszym programie. Dlatego, że tam po prostu tańczyłeś. W tej chwili tak dużo wkładasz tego aktorstwa. Ja bym chciała, żebyś zmierzył się z tańcem. Jeżeli chcesz się zmierzyć z aktorstwem, to niech się wybawie Beata Tyszkiewicz, która zresztą ona ma stylizuje się na mnie ostatnio. Ty się przykryj trochę tutaj. Gorąca jest. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Iwonka, prawda? Tak jest. Weźmie Iwonka te dwa granaty. Ja przyznaję rację Iwonie, Kolejny taniec przegrany aktorsko. Ja chcę Foxtrota, ale on tak proszę Foxtrota. Tomek, coś ci powiem. Ty masz talent do tańców standardowych i w ogóle tego nie wykorzystałeś dzisiaj. Masz piękny, naturalny ruch. To, co można było pokazać w Foxtrocie, to czyli swój naturalny ruch. Odrobinę wielkanocnego miłosierdzia, to nic? Ty już mówiłaś. Proszę, Tomku, Tomek. Wielkanocne miłosierdzie, uwaga. Wielkanocne miłosierdzie, Iwonko, dam mu trójkę. Zauważyliśmy... Na trójeczkę. Ja ci nie dam jajeczka, ale dam ci więcej. Beata chyba się upiła. Beata też kibic. Iwona, prawda, że zauważyliśmy próbę bocznych nachyleń? To jest tak na plus. Pijany. Fajnie właśnie, to fajnie. Tylko szkoda, że... Beata Tyszkiewicz. On sam jest pijany. No ja mam dzisiaj urodziny. Ja muszę ci powiedzieć... Macie Państwo oczywiście rację, ale w te 4 dni mamy strasznie mało czasu, żeby wsadzić masę figur danego tańca. I to jest może... Tak, więc... So, już, ale to przepraszam, to może nie usprawiedliwienia, może niepotrzebne, ale chciałem... Ja bym chciał usprawiedliwić... Oddamy głos widzom, drodzy Państwo. Ja dziękujemy serdecznie. Kamila i Tomasz. Mnie się podobało i aktorstwo i wszystko. Natomiast zdaje się, że Tomasz większość życia spędza w pociągach, czyli można powiedzieć, że ma pociąg do pociągów. Mam nadzieję, że teraz wy odczujecie pociąg do głosowania. Jak powiedział Tomek, pociąg, spotkanie z żoną, znowu pociąg, no, godne pozazdroszczenia, mąż, który wciąż ma pociąg do żony, nieustannie. Tak, to tak, kiedy ty właściwie sypiasz i z kim? Proszę. Niedyskretne pytanie, ale słuchajcie, chciałem uprzedzić tylko wszelkie plotki na temat tego, że w naszym green roomie jest coraz ciężej. Jest coraz fajniejsza atmosfera i proszę Państwa, wszyscy razem złożymy im życzenia, okej? 3, 4, wesołych świąt! To nasze życzenia wielkanocne, popatrzmy Jajko od Iwony Pavlović farbuje. Czego wam zażyczą punktowo jurorzy, popatrzmy. Iwona Pawłowicz. Eko to 5 punktów, więc 5 drugie daje. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 28 punktów zdobył Tomek z Kamilą. Szansa dla Państwa, ażeby dołożyć mnóstwo głosów od Państwa. Numer telefonu to 0430 70 07, a SMS o treści 7 oczywiście wysyłają Państwo pod numer 7326. Kamila i Tomasz złożyli piękne życzenia świąteczne i mają nadzieję na mnóstwo głosów od Państwa. Dziękujemy. W poprzednim odcinku, jak pamiętamy, przeżyli kilka naprawdę trudnych chwil. Ale to był tylko epizod w ogólnie wyjątkowo odlotowym życiu Małgosi. Pamiętam ten moment, kiedy stałam z Kasią Figurą, kiedy trzymałyśmy się za ręce i serce nam waliło. To jest przedziwne uczucie. Gdyby nie Państwo, to nie mielibyśmy szansy zatańczyć Kasa Dobry. Ja bardziej siebie widziałam w roli takiego byczka Fernando, który zamiast walczyć na arenie z toreadorem, to zjada kwiatki panią z kapelusza. No, Robert oczywiście mną potrząsnął i wszystko zaczyna się nam układać już pomału. To akurat mi się podoba. Dla mnie latanie jest czymś niesamowitym. A to nie wzięło się znikąd, ponieważ mój tata jest pilotem. Nawet z okna mojej sypialni, jak jeszcze mieszkałam z moimi rodzicami, widziałam właśnie śmigłowce. Teraz mi trochę tego brakuje. Czy dzisiejsze paso uskrzydli Małgosię? Przekonamy się za chwilę. Paso Doble zatańczy para numer 2. Małgorzata Socha i Robert Kochanek. Małgosia i Robert. Pięknie wyglądacie, naprawdę fantastycznie. Mam nadzieję, że oceny będą również piękne. Piotr, rozchmurz się, błagam. Mogę powiedzieć, że tutaj było znacznie lepiej niż w poprzednim Paso Doble. Dlaczego? Dlatego, że przynajmniej to Paso Doble przypominało tańc turniejowy. To znaczy, było tak zbudowane, że wystąpiła ta akcja areny już od razu od początku. Wcieliła się w akcję tak zwanej mulety. Bardzo ładnie to Robert wykorzystał, a najbardziej mi się podobało to, proszę Państwa, to, że tańczyłaś z uśmiechem, jako byk, robiłaś sobie jaja z groźnego toreadora. Potem na koniec... Bo jest Wielkanoc. Mimo wszystko fajne. Jest mi bliższy byczek Fernando, jak widać. Byczek Fernando, a potem na końcowej części byłaś rzeczywiście partnerką. Ja mówię tylko o tym, jakie mam odczucia jako... Facet, który próbował odczytać ideę tego tańca. Iwona Pavlović. I praktycznie Małgosi już nic nie trzeba dodawać. Ja dziękuję wam, tato, że rzeczywiście to był po prostu ładny, dobry kawałek pasodoble, a nie freestyle, bo na to przyjdzie czas. Bardzo ładny moment, gdzie stałaś tam na scenie, tu z Beatą. Wyobraź sobie, Beata do mnie się odezwała, że zobacz, jakie ona ma takie długie... Zazwyczaj nie rozmawiacie. Nie rozmawiamy. Niekończące się ręce. I przyznaję, że tak. I w tym pasodoble te niekończące się ręce było widać. No nareszcie zeszli się na ziemię. Tu mistrza za układ, ta wczoraj sędziowiała Mistrzostwa Świata. W głowie wam się powracało. Tak, dlatego poprzeczka rośnie. Moim zdaniem był to najlepszy taniec wasz do tej pory. Tak. Prawda? Prawda. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak, dziękujemy. Dziękuję. I w tym nastroju udajcie się do Kasi. A jeżeli chcecie, żeby w tym odcinku Małgosia i Robert nie odlecieli z naszego programu, oczywiście, lećcie już teraz do swoich telefonów i głosujcie. Przyznaję, że przychylam się do wrażenia Piotra Galińskiego. Małgosia była rzeczywiście niezwykle uśmiechniętym czortem i złośnicą w tym pasodoble, ale w poprzednim odcinku jurorzy byli dla was bardzo groźni i widziałam, że naprawdę to przeżyłaś. Jak Robert doprowadzał cię do pionu? Po prostu mnie mobilizował i wierzył we mnie. Mam nadzieję, że zrealizowałam to, co sobie założyliśmy na treningach. Zobaczymy. A dzisiaj jest bardzo dzielny, bo kontuzjowany. Tak. Boli? Troszeczkę, tutaj nie ma na co. Ale dajesz radę i mamy mocno ściskać kciuki. Mając taką senioritę, to kto by nie dał rady. No proszę, spójrzmy, jak to pasodoble ocenią sędziowie. Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 7. Dziś mam nadzieję, że Małgosia z Robertem, jeśli chodzi o oceny jurorów, mogą być spokojniejsi i się uśmiechnąć. Miejmy nadzieję, że również przyjdzie mnóstwo życzliwych głosów od państwa. Wszystkiego dobrego na święta dla wszystkich. Wesołych świąt. A ja przypomnę numery telefonu dla tej pary. 0430 70 02 i SMS-y o treści 2 pod numer 7326. 3 sekundy. Pozdrawiam wszystkich z Mińska Mazowieckiego, zwłaszcza dziewczyny, które tańczą ze mną salsę. No niemożliwi są. SMS-y mają, numery państwo mają, wiedzą, jak głosować na tę parę. Wam dziękuję serdecznie, a my możemy sobie póki co podsumować pierwsze tańce tego wieczoru. Jak były oceniane przez jurorów? Popatrzmy. Jurorzy na razie najwyżej ocenili Małgosię z Robertem, a najmniej punktów przyznali póki co Tomkowi i Kamili. I ta para będzie na pewno mocno liczyć na państwa głosy, ale wszystko jeszcze w tym programie musi się wydarzyć. Przede wszystkim dlatego, że zatańczą jeszcze kolejne pary. Czekamy na występy kolejnych gwiazd, a tuż po przerwie zobaczymy m.in. Roberta Janowskiego i Anię Bosak. Tego nie mogą państwo przegapić. Proszę pozostać z nami. Ze studia TVN na żywo taniec z gwiazdami. Razem z Robertem Janowskim mamy już 90 lat. Już za chwilę dowiecie się, który z nas dwóch ponosi większą odpowiedzialność za tę bolesną rocznicę. Obrót, rondo. Spróbuj sobie sam teraz, ja za chwilę wracam. 100 lat, niech żyje nam. Urodziny. 4,7. To w ogóle super i wreszcie czuję się w miarę dojrzałym mężczyzną. Już dawno wiem, czego chcę i powiem wam, że jest mi dobrze z tym. Nieważny jest PESEL, tak? Ważne jest, wiadomo, że jak się żyje i jak się młodo mam myśli. Chyba na tym polega. Zdrowie psychiczne również i uśmiech na co dzień. Tak. Mogłem tak od razu na to wpaść. A nie ma takich granic, gdzie trzeba się podsumowywać. Myślę, jeśli się prowadzi aktywne życie i ciągle jest coś do zrobienia, to nie ma takich pytań. Czy ja zamykam klamrę, robię, podsumowuję siebie, co potrafię, co mogę, co zrobiłem, co znaczę. Jeszcze sobie takich pytań nie zadaję. Wiesz, jak ja cię lubię? Córka? Foxtrota zatańczy para numer 13, Robert Janowski i Ania Bosak. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. Why I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till it down here. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams, the little worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of, dream a little dream of, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. I Robert, spóźnione gorące życzenia urodzinowe. Bardzo, dziękuję. Bardzo, bardzo. Cyfrę słyszałem, dziękuję. Tak. Proszę Państwa, wszyscy tak dzisiaj pozwalają sobie na prywatne uwagi, na prywatne życzenia. Ja mam dzisiaj wyjątkową rocznicę, znaczy mój tata ma dzisiaj 75 lat, kończy i tata gorąco całuje cię. W Łodzi. Proszę Pana, razem mamy 90 lat. Iwona Pawlowicz. Robercie, i zobacz, i można foxtrocika, i ładny układ typowo foxtrotowy. Przyznaję, że znalazłeś sobie chyba sposób na siebie. Potraktowałeś go bardzo tak lajcikowo. Nieźle, aczkolwiek ja bym chciała tak odrobinę bardziej energetycznie. On był leniwy i taki jest foxtrot, ale troszeczkę za leniwy. No taki był twój sposób. Piotr? Ale na obronę tego trzeba dodać, że były figury typowe dla foxtrota. Przede wszystkim był overswell, był three-step, feather-step. Wiemy o tym, że foxtrot jest trudnym tańcem, ale ty masz fajną rzecz, która się sprawdza w foxtrocie. Masz naturalny ruch ciała i muzykalność. To jest najważniejsze dla foxtrota i to się udało. Zbigniew Wodecki. Tak, brawo. Dziękuję za te uśmiechy przyjaciół tutaj. Bo przez moment się czułem jak na komisji wojskowej, szczególnie na początku. Cofnąłem się o 30 parę lat. Patrzyłem na ciebie, Robert, ze spokojem w duszy oczywiście, ponieważ miałeś w sobie, miałeś uśmiech na twarzy, buławę w plecaku. Co ty ja tu już zapisałem? Błysk w oku mi tu wyszło. I co najważniejsze, miałeś masę swingu w ruchu i w ciele. I o to chodzi w tym. Byłeś po kresce. Fantastycznie. Nie, ale dobrze. Serdeczne dzięki. Kasia już na was czeka. A teraz czas na trochę spóźniony prezent urodzinowy dla Roberta. A nie muszę chyba nikomu przypominać, co tego wieczoru jemu i Ani sprawiłoby największą przyjemność. Wszystkim urodzinowcom piękne życzenia. Robert, 47 lat to piękny wiek dla faceta. Bałem się tego foxtrota, najpierw chciałem powiedzieć tak. 47 lat, każdy wiek jest piękny dla faceta, kwestia sposobu myślenia i patrzenia na świat. Aniu, pomimo waszej dużej różnicy wieku dogadujecie się chyba znakomicie? Tak, absolutnie, ponieważ mamy bardzo podobne charaktery do siebie. Robert faktycznie mówi do ciebie córka? Tak. Tato, nie obraź się, wiem, że dzisiaj jesteś, mam nadzieję, że się tata nie pogniewa. To jest mój drugi tata, tata zastępczy w programie. Moje córki też to słyszę. Tak. Nikt cię nie pogniewa. Spójrzmy teraz, jak tego foxtrota ocenią sędziowie. Iwona Pawlowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 7. Sędziowie Robertowi i Ani przyznali 29 punktów. Ile telefonów i SMS-ów przyznają Państwo? Już za chwilę się przekonamy. Dla wszystkich, którzy chcą głosować na Roberta i Anię, oto telefon 0430 70 13 i SMS o treści 13 pod numer 7326. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czego tak naprawdę potrzeba, aby odnieść sukces? Odpowiedź jest następująca. Polskich korzeni i woli. Stalowej woli. Urodziłam się na Ukrainie, Moja babcia, dziadkowie byli Polakami, ale po wojnie, prawda, wszystko się zmieniło i znaleźli się na Ukrainie. Z całą rodziną przenieśliśmy się do Polski, kiedy miałam 2 latka. Całe dzieciństwo spędziłam w Stalowej Woli, tam się wychowałam, tam chodziłam do przedszkola, do podstawówki, do gimnazjum. Spędziłam tam najwspanialsze lata w moim życiu i bardzo tęsknię też za Stalową Wolą. W wieku 5 lat wyruszyłam na mój pierwszy festiwal, który wygrałam. Jak byłam malutka, wygrywałam zawsze miśki, cały pokój mam w miśkach. No i tak naprawdę tamten moment dał mojemu ojcu do zrozumienia, że kocham muzykę i że tak naprawdę to jest moja pasja. Dopiero po powrocie do ojczyzny rodzice odkryli i mieli szansę rozwijać muzyczny talent Mariny. Dziś już sama stoi przed szansą zdobycia waszych serc. Paso Doble zatańczy para numer 6. Marina Łuczenko i Michał Uryniuk. Brawo! Marina i Michał, no jak? Super. Tak? Tyle emocji po prostu. Dużo było emocji, super, to było widać. Piotr Galiński. Emocje rzeczywiście wzbudziłaś, wiesz, jak odsłoniłaś tą spódnicę. To wszyscy panowie tutaj zbystrzeli od razu. Ja akurat patrzyłem na taniec. No, to jak zwykle na taniec tylko patrzysz, wiem o tym. Przyganiał? Może. Pisanka, pisanka. Właśnie, powiemy teraz o tańcu może. Brawo dla pana Piotra. Tańca było mało. Wyglądało to dla laika, że jest dużo Paso Doble. Paso Doble było bardzo mało. Także ciężko mi jest ocenić, a to, co było zatańczone, było niepoprawnie. Także bardzo mi przykro. Iwona Pavlović. Marina, widzisz, jak się ciężko ocenia taką zjawiskową kobietę jak ty. Jesteś tak po prostu piękna i tak urocza w tym, co robisz, ale rzeczywiście, ale to jest dla urody. Wiesz co, tak naprawdę jakieś poszczególne ruchy były. Mam żal do ciebie, że to było energetycznie bardzo słabe. Twoja twarz praktycznie biła Michała, ale twoje ciało, twoje ręce, twoje nogi go głaskały. I taki stąd brak kontrastu. Mamy nadzieję, że Beata Tyszkiewicz pogłaszcze pary. Jak zwykle. Po to tu jest. Bez komentarza, bez komentarza. Ja chciałam powiedzieć, że ja nie umiem oceniać kroków, jakie tu figury i tak dalej, mimo że uczą mnie tego już naprawdę, 7. edycja. Dlatego, że ja przyjmuję taniec jako pewne zjawisko, jako show, jako pewną zabawę. I mnie się podobało po prostu i były jakieś wasze pojedyncze solówki i pana piękny tu wyskok. Myślałam, że w ogóle nam wyskoczy tutaj z sali całej, ale się zatrzymał w odpowiednim momencie. I to jest takie partnerstwo, widziałam. Myślę, że jest pani tak strasznie młoda, że ma pani wszystko przed sobą. Więc... Dziękujemy, Marina. Dziękujemy bardzo. Pasodoblujcie do Kasi. A czy to pasodoble okaże się kolejnym sukcesem Mariny? O tym przekonamy się już wkrótce. Ale coś mi mówi, i nie są to nasi jurorzy, że może być całkiem nieźle. Jurorzy czasami chwalą, czasami bywają bardziej srodzy. Marina przyznaje często w rozmowach, że przyzwyczaiła się już do tego, że zawsze wygrywa, zawsze dostaje nagrody. Czy znaczy, prawie ja zawsze? Ja nic nie mówiłam. Często? Nie, nie, wcale tak nie. Ale czy założyłaś sobie też bojowo w tym programie, że chcesz wygrać program? Nie, nie wygrać. Chcę się dobrze bawić. Chcesz przegrać program? Nie, chcę się dobrze bawić, a dobrze bawić to znaczy przychodzić do następnych odcinków i świetnie się bawić, jeszcze raz bawić. Tańczyć. My ci serdecznie życzymy, żebyś dotańczyła do wielu, wielu kolejnych odcinków. Powiedz, czy Marina czasami walczy na treningach? Walczy tak jak w pasodoble? To znaczy, wydaje mi się, że walczy samą sobą, żeby się przemóc i dotańczyć tak jak sobie wyobraża, że chce. I wydaje mi się, że wygrywa tą walkę, jak do tej pory. I oby była to kolejna wygrana i kolejna nagroda dla Mariny. Zobaczmy, jakie szanse na to dadzą jurorzy. Iwona Pawlowicz. 3. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 3. Jurorzy dziś dla tej pary byli dość srodzy, ale mam nadzieję, że Państwo nagrodzą tę parę wspaniałym głosowaniem, SMS-ami i telefonami, bo na pewno na to liczą. Nagroda od Was może nadejść pod numer telefoniczny 0430 7006 i SMS-y o treści 6 pod numer 73 26. Trzymam kciuki, dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Muszę po raz kolejny przyznać, że poczynania tej pary śledzę ze szczególną uwagą i nie chodzi mi przy tym tylko o ich poczynania na naszym parkiecie. Nie kłam, że kochasz mnie, nie kłam, zatańczmy gdzieś foxtrota, także nie znam... Zeszły tydzień był wyjątkowo męczący dla Łukasza. Nie tylko entuzjastycznie trenował foxtrota, ale również kręcił teledysk z Eweliną Flintą. Ich piosenka Nie kłam, że kochasz mnie promuje komedię romantyczną Nie kłam, kochanie, najnowszą produkcję TVN. Nie kłam, że kochasz mnie, nie kłam, że weźmiesz gdzieś daleko, także nie znaj... Na planie nie mogło oczywiście zabraknąć rozmów o tańcach Łukasza. Przecież specjalnie oglądałam, tak? Talent aktorski, bo ma ewidentnie. Talent wokalny, to nie muszę o tym mówić. Jestem przekonana, że talent taneczny pokaże też na parkiecie, a jeszcze z taką partnerką. Przepraszam wszystkie dziewczęta, które tańczą w tym programie, ale przepraszam, Anna Głogowska jest the best. Foxtrota zatańczy para numer 3, Łukasz Zagrobelny i Anna Głogowska. It's a little bit funny, this feeling inside. I am not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could. And you can tell everybody this is your song. It might be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Ania i Łukasz No jak wrażenia, Łukasz? Powiedz. Było cudownie, szczególnie ostatni moment mi się najbardziej podobał. Ten z przytulaniem? No, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Ja dlaczego? Jestem tutaj bezstronny zupełnie. Iwona Pawłowicz. A tak mrugałeś do mnie cały czas, Piotr, co nie do mnie było? Nie, to za tobą siedzi ktoś. Super. Łukasz, będę bronić swojego tańca, pomimo że akcja foxtrotowa taka była średnia, bo to było takie przechodzenie przez pole, gdzie są, nie, to jest zaorane chyba pole, tak, góra, dół, ale wiesz dlaczego będę bronić? Dlatego, że czasami zarzucają nam niektórzy, że oceniamy taniec czy freestyle. Na razie tańczymy, nie ma freestyla żadnego. W tej chwili miałeś foxtrota czystego z normalnymi figurami i cieszę się, że starałeś go wykonać. A takie to góra, dół na razie tak pominę. W ocenie będzie niżej za to. Góra, dół, Piotr Galiński. No właśnie, ciężko jest zatańczyć tą akcję foxtrotową, czyli ten całkowicie kontynuowany ruch, ale ja muszę powiedzieć, że i tak dziękuję wam za prezent w postaci tego foxtrota, bo to był foxtrot. Beata Tyszkiewicz. A przepraszam, dobrze, Zbigniew Wodecki, bo się przygotowałem. Beatko, mogę? Proszę. Mogę? No, trudno. Mam ciepłe słowa do powiedzenia, dlatego ja się wyrywam do odpowiedzi. No, to się może podzielimy. Ja się bałem, Iwonka, że ty... Tak, ja się bałem, że ty kwadrans rolniczy chcesz prowadzić, bo z tym oraniem pola troszkę była przesada. To była rozmowa tańcem, bardzo pięknie przeprowadzona i konsekwentnie przeprowadzona właśnie taka rozmowa, jakbyście z sobą rozmawiali. Bardzo, bardzo pięknie mi się podobało. Jeden z lepszych. I teraz a ja chciałam powiedzieć, że wygrał pan los na loterii, dlatego że tańczyć z Anią to jest tańczyć z gwiazdą i w ten sposób jest taniec z gwiazdami. O, dziękuję bardzo. Ania, Łukasz. Jeżeli chcecie, aby Łukasz i Ania doczekali w tańcu z gwiazdami do upragnionego tanga, możecie na nich już głosować w dowolnym rytmie. Wygląda na to, że mocną stroną Łukasza są również duety. Śpiewa w duetach, tańczy w duecie. Czy lubisz taką współpracę? Tak, z takimi partnerkami jak Ewelina czy Ania to codziennie mógłbym robić wszystko w duecie. Aniu, a ty widziałaś już Łukasza na scenie śpiewającego? Widziałam i naprawdę polecam. Ja byłam akurat na spektaklu Pan Kleks i był genialnym Alojzem Bąblem. Po prostu w siedzeniu mnie wbiło. Musical w Teatrze Roma. Genialnie, po prostu genialny. Zupełnie inna osoba. No tak, taki... no... Czyli na parkiecie nie genialny? Też. No właśnie. Ja też tak uważam. Czy tak uważa jury? Chcemy się dowiedzieć? Bardzo. No to spójrzmy. Iwona Pawłowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 7. Ania i Łukasz. 31 punktów wywalczonych od jury. Ile będzie punktów od państwa? Zaraz zobaczymy, ile zadzwoni telefonów pod numer 0430 7003 i ile przyjdzie SMS-ów o treści 3 pod numer 7326. Ania i Łukasz czekają na wasze głosy i wsparcie. Dziękuję wam serdecznie, gratuluję. A my możemy teraz podsumować 7 tańców. Mamy już za sobą 7 przetańczonych tańców konkursowych. Popatrzmy na oceny jury. Jurorzy najwięcej punktów na razie przyznali Małgosi i Robertowi. Na miejscu drugim jest Łukasz i Ania. I mamy ex aequo 3 pary na miejscu trzecim. A na razie najmniej punktów zdobyli od jurorów Marina z Michałem. Czy to się zmieni? O wszystkim zdecydują państwo, głosując na wybraną przez siebie parę, ale przede wszystkim zmieni się to jeszcze, ponieważ zatańczą kolejne pary. Już za chwilę zobaczymy na parkiecie kolejne gwiazdy. Jak okazało się w trakcie realizacji tego materiału, Elisabeth Duda ma nie tylko cięty język francuski, ale również znakomicie tnie szpadą krajowej produkcji. Tańczymy paso doble, dlatego chciałam wrócić do moich zajęć szermierczych w szkole filmowej. To właśnie w łódzkiej szkole filmowej Elisabeth nauczyła się, jak władać szpadą. Przeżyłam coś niewiarygodnego, coś podobne do walki z językiem, z obyczajami, z kulturą. Przyjaciele mi bardzo w tym pomagali. Jednym z tych przyjaciół był najlepszy szermierz roku Samiwoj Król. Kiedy ćwiczyliśmy nasze role do dyplomu, potrafiła siedzieć do późnej nocy i powtarzać ten sam ruch po 100 razy. Na dzisiaj koniec. Pasodoble jest bardzo podobny do szermierki. Jest to też walka. To też się podoba. Moje odnalezienie w Polsce też wygląda jak taka wieczna walka. Co dziś wywalczy Elisabeth na parkiecie? Pasodoble zatańczy para numer 12, Elisabeth Duda i Mario Di Somma. Elisabeth i Mario. Et voilà. Merci, monsieur. No to było piękne, Dracula, takie tu, ach, ja nie chcę się wypowiadać, ale może Piotr Galiński wypowie się pięknie. Ela, dziewczyno, kolejny raz muszę ci to powiedzieć, że tak mi się podoba, że twój przekaz w tańcu, energia. Dlaczego mi się to podoba? Bo dla mnie taniec jest przekazem jakichś informacji. Ty doskonale wiesz, o czym jest pasodoble, zresztą było to w materiale i udowodniłaś to nam wszystkim, że wiesz, o czym jest pasodoble. Przyjęłaś na siebie różne role, nie tylko byka, czego nie wolno robić. Przepiękne figury, dobrze zatańczone, piękny przepływ energii. Dzięki mojemu partnerowi. Oczywiście Mario mi tak tłumaczył, o co chodzi. Elisabeth, nie wiem, czy wiesz, że faktycznie jeszcze kilka godzin temu byłam w Marsylii, gdzie sędziowała Mistrzostwa Świata Młodzieży, a tak przy okazji poinformuję cię, że mistrzami świata właśnie zostali Francuzi. Także ja myślę, że dzisiaj tak naprawdę poszłaś w ślady ich, bo to było piękne pasodoble z wszystkim tym, co Piotr powiedział, już nie ma co dodawać. Beata Tyszkiewicz? Mi się wydaje, że pani niesie w sobie to, co się nazywa la vie belle. Pani niesie w sobie radość życia bez względu na to, co pani robi. A jak pani tańczy pasodoble, no to już ta porcja jest bardzo duża. Dziękujemy serdecznie. A jedną rzecz, Piotruniu, bo tak? Jedną rzecz zapomniałam powiedzieć, bardzo ważna, zapomniałam. Kiedy się marszuje, idzie się w marszu w pasodoble, bardzo często się idzie na zgiętych kolanach. Ty miałaś tak piękne, proste nogi, że aż byłam zachwycona. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Panu Piotrowi chciałam złożyć najserdeczniejsze urodzinowe życzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jak widzieliśmy, Elisabeth uwielbia walczyć i myślę, że wywalczyła sobie miejsce w następnym odcinku. Jeżeli wy też tak myślicie, wiecie już, co powinniście teraz robić. A w pewnym odcinku zdarzyło się tak, że Elisabeth i Mario byli nawet przez chwileczkę zagrożeni. Myślę, że dzisiaj widzą państwo, jak wiele byśmy stracili, gdyby ich tu dzisiaj nie było. Nawet piekielną długą chwileczkę zagrożeni. Piekielnie długa to była chwileczka wtedy, tak? A dzisiaj jest radość po tym pasodoble? To znaczy, ja się cieszę, bo chyba ładnie zatańczyliśmy, a się też, przepraszam, tak prywatnie bardzo cieszę, bo Robert Kubica jest na drugim miejscu, jest na podium i ja się strasznie cieszę. To jest kobieta, która potrafi się cieszyć sukcesami innych, prawda? Ty wyglądasz dziś jak Dracula, to rzeczywiście tak. Taka interpretacja Drakuli. Tak, oczywiście. A Eli, wojownik, na próbach też wojuje? Nie, Ele jest kobiet, co tańczy od serca. Dużo pasjon, dużo emocji. Tak ja. Miejmy nadzieję, że to będą bardzo wysokie oceny. Tak powiem krótko. Iwona Pawłowicz. 8. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 10. 30 dla Elisabeth, dla Eli i Mario. Taniec Drakuli z przepiękną Hiszpanką. Jeśli chcecie go bardzo wysoko ocenić, głosujcie pod numer 0 430 70 12. To jest telefon. I wysyłajcie SMS-y o treści 12 pod numer 73 26. Wiecie, jaka jest najlepsza strona Marka Kaliszuka? Nie wiecie? To ja wam powiem. Strona internetowa. Ta, którą założył, żeby kontaktować się ze swoimi licznymi fanami. Mój udział w tym programie spowodował nieoczekiwany wzrost liczby odwiedzin na mojej stronie internetowej. Ciągle siedzi w internecie, ciągle odpisuje na maile, rozmawia przez telefon i jest oblegany. W większości odwiedzającymi moją stronę są kobiety. Marku, życzę powodzenia, żebyś wygrał ten program. Brawo! Dzięki internetowi zacieśniła się też znajomość z serialową koleżanką. To jest w ogóle bardzo dobry pomysł i ja powiem ci, że chętnie skorzystam z twojej rady i może w końcu też założę własną stronę. Na efekty popularności, jaką przyniósł Markowi taniec z gwiazdami i sprawnie działająca strona internetowa, nie trzeba było długo czekać. Właśnie powstał fan klub Kaliszuka, który pomaga także aktualizować stronę. Za Kaliszuka kciuki trzymamy i na niego SMS-y wysyłamy. Foxtrota zatańczy para numer 11, Marek Kaliszuk i Nina Tyrka. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rush my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I'm on a whoopee spot. When the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hole, where's the nightly brawl. And all that jazz. No pięknie! Proszę państwa, Marek i Nina pięknie zatańczyliście. Ja powiem wam, że to jest tym bliższe sercu Piotra Galińskiego, naszego dzisiejszego solenizanta, gdyż właśnie Piotr Galiński robił choreografię do naszego muzykalu Chicago, zresztą wraz z Augustynem Egurolą. Więc... Ale poczekaj, Piotrze, najpierw Iwona Pawłowicz. Marku, to był bardzo ładny foxtrot i przyznaję, że w dzisiejszych foxtrotach, tak sobie zerkam do swoich notatek, to chyba to będzie najładniejszy foxtrot i najlepiej oceniony. Jedyne Jedyne, co mogę ci zarzucić, ale to rzeczywiście czasami sprawia trudność, ta akcja w foxtrocie nie jest foxtrotowa, tylko walcowa. I to troszkę, pagórki, chyba Piotrze, nie zgodzisz się tu. Piotr Galiński. No niestety tak było. Ja, wiesz, uważam, że ty jesteś tak fajnie przygotowany do tańca towarzyskiego, że gdybyś troszeczkę bardziej się wgłębił w samą technikę. Trzeba zostawić bariery, bo je masz taneczne, bo jesteś roztańczony, w ogóle nad tym nie pracować, w ogóle nie pracuj nad bajerami, tylko zajmij się troszeczkę bardziej sednem sprawy. Rzeczywiście wystąpiła akcja, ale walcowa, skrajna, góra, dół, nie było foxtrotowej. Pięknie to wyglądało, był to fajny foxtrot, ale gdybyś to poprawił, byłyby dychy. No, będę próbował następnym razem. Będzie. Ponieważ ja nie umiem tańczyć, więc muszę się nauczyć bajerów. O. Dziękujemy. Zapraszam, pani Beato. Dziękujemy sobie. Potraktuję to poważnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podobnie jak w wyborach do parlamentu, u nas jeszcze nie można głosować przez internet. Dlatego nie zwlekając, sięgnijcie teraz po tradycyjne sposoby, czyli telefony. A Marek znakomicie sobie radzi, choćby z opracowywaniem swojej strony internetowej. Czy wszelkie nowe technologie są ci tak bliskie? Nie dokładnie ja, mam grono moich oddanych znajomych i przyjaciół, którzy mi bardzo w tym pomagają. Także ich pozdrawiam serdecznie. Ale zaprzyjaźniasz się z komputerem? Tak, no muszę, takie są czasy, telefon, komputer. Nina, ona jest super, zapraszam wszystkich. Ja również. Dobra, na pewno zajrzą tuż po programie, a póki co jeszcze mam nadzieję, że wyślą państwo mnóstwo głosów na tę parę. A choreografię układacie też wysyłając sobie e-maile? Czy porozumiewacie się tradycyjnie? Tradycyjnie, za pomocą... Paszczowo. Paszczowo, tak. Werbalnie i niewerbalnie. Dobrze, werbalne i cyfrowe oceny sędziowskie, spójrzmy. Iwona Pawłowicz. 8. Zbigniew Wodecki. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 7. No proszę, Marek z Niną aż zawyli i zakrzyknęli. Zdobyli 4 wysokie oceny od jurorów. Czy zdobędą również przychylne państwa głosowanie? Za chwilkę się o tym przekonamy. Zapraszamy do telefonowania pod numer 0430 70 11 i wysyłania SMS-ów o treści 11 pod numer 73 Bardzo prosimy, pozdrawiamy. Zwykle Beata Tyszkiewicz zachwyca się w naszym programie urodą mężczyzn. Ostatnio w przypadku Tamary Arciuch zrobiła jednak wyjątek. I wcale jej się nie dziwię. Pewnie nie zapomnę tego do końca życia, co powiedziała pani Beata Tyszkiewicz na temat mojej osoby. Wygląda pani jak ruchoma okładka Vogue. I gdyby Hitchcock panią znał, to nie zrobiłby ani jednego filmu bez pani. Mnie interesuje takie aktorstwo, w którym można się zmieniać. Znaczy nie grać siebie, tylko tworzyć z siebie inną postać. Muszę dokładnie analizować swoje emocje, wiedzieć na co, jak reaguję, żeby potem umieć to odtworzyć, grając. Ślubuję ci miłość, wierność. Taką najbardziej rolą, która jest podobna do mnie, jako mnie, to jest Kasia z Wesela. Mimo hollywoodzkiej urody Tamara jest osobą skromną. Jest tylko jeden wyjątek. Tamara nigdy w życiu nie zniszczyłaby samochodu, tak jak zrobiła to w tym filmie. Paso Doble zatańczy para numer 4, Tamara Arciuch i Łukasz Czarnecki. Tamara i Łukasz. Zwracam. Wyobrażam sobie na przykład, że hipotetycznie oczywiście zakładam, że Tamara wygrywa ten program, wygrywa korwetę i potem na przykład Iwona Pawlowicz bierze taką łopatę. No dlaczego? Piotr Galiński, no dlaczego? Po prostu, bo wymaga tego na przykład rola. Zgodziłabyś się na zniszczenie swojej korwety? Nie, właśnie. Piotr Galiński. Powiem tak, w tangu błyszczałaś. Tutaj zaledwie przeżyłaś. Tak to wyglądało niestety. Dlaczego? Dlatego, że było za mało tej energii, o której mówimy w Pasodoble. Byłaś jak gdyby cały czas z jednej strony, za zamkniętymi drzwiami, tak? Bo nie podjęłaś rękawicy jako partnerka. Film. Natomiast ja czekałem na to sławetne flamenko w twoim wykonaniu i jakoś się nie do. To nie będzie doczekało. Jeszcze. Mam nadzieję, że będzie. Jakbyś miał 39 stopni gorączki i był chory, to też byś miał ścianę. To by leżał w łóżeczku. Sobą. On by w ogóle leżał, oczywiście. Nie mów o mnie, kochany. Ale nie mówmy tu o mnie, wróćmy do tematu może. Tamaro, być może rzeczywiście twój stan zdrowia spowodował to, ale nie było to pasodoble górnych lotów, było to pasodoble. Ja i tak się cieszę, że zatańczyłaś tak naprawdę, bo słyszałam, że bardzo źle się czujesz. Więc było pasodoble w miarę okej wykonane. Tak, na Ani bardzo źle, ale też nie tak, żeby zachwycić nas. Zbigniew Wodecki ze smutkiem wysłuchuje. Nie, bo ja niedawno przeżywałem to samo, co pani, czyli anginę ciężką i chciałem pani podziękować za to, że pani tak pięknie wygląda i że pani tak demonicznie pokazała ten taniec. Prawda. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tamara i Łukasz. Dziękujemy. Czy walka, którą stoczyli w Pasodoble na naszym parkiecie Tamara i Łukasz okaże się dla nich zwycięska? To już zależy tylko i wyłącznie od was. Aktorami to już czasem tak bywa, że powierza im się rolę bardzo ostrych, demonicznych postaci, pomimo że prywatnie mogą to być ludzie najbardziej pogodni, ciepli i kochani, podobnie jak to jest z Tamarą. A który z tańców, który tańczyłaś do tej pory na naszym parkiecie, jest najbliższy twojej naturze, jak uważasz? Nie wiem, chyba tango. Chyba tango. Chyba tango, znaczy też może dlatego, że rzeczywiście nam się chyba udało to tango, zresztą jurorzy to potwierdzili. Pasodoble, wydaje mi się, że trochę za mało czasu było na to i tak czuję, że jeszcze nie, no tam te sprawy fizycznego samopoczucia też, ale wydaje mi się, że jeszcze brakuje trochę czasu. Tamarko, nie chcę męczyć twojego gardziołka, dbasz o gardło Tamary? Opiekujesz się partnerką? Opiekuję się. Staram się troskliwie, dobrze. Tak. Kolejna, która za nie mogła w naszym programie, a mimo to dzielnie na parkiecie. Zobaczmy, jak oceni jury i już za chwilkę państwo. Iwona Pawlowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 5. Można by rzec, że to trochę gardłowa sprawa dziś wieczorem z akurat tym pasodoble. Jeśli państwo już wzięli jakąś tableteczkę przeciwzaziębieniu gardła i wesprą teraz Tamerę i Łukasza, to zapraszam serdecznie do głosowania. 0430 70 04. Nie martwcie się, na pewno będą dzwonić i wysyłać SMS-y o treści 4 pod numer 73 26. Oni się na razie troszkę martwią i bardzo liczą na wasze głosowanie. Niezależnie od powagi sytuacji, jaką niewątpliwie jest występ w naszym programie, są jednak pary, które potrafią na treningach robić sobie jaja. Oczywiście wielkanocne jaja. Leciutki, coraz lżejszy. Gracja przebija już z każdego ruchu Mariusza. Z foxetem Mariusza to jest tak, że na razie tak sobie chodzimy. Chodzimy sobie w jedną, chodzimy sobie w drugą. I tak bardzo spokojnie to wszystko się odbywa. 140-kilogramowy lisi chód. I gąseczka. Co tam? No co, robimy ramę znowu? Nie, my ciągle tak tańczymy, ja nie chciałam, żebyś zapomniał o świętach, więc mam dla ciebie niespodziankę. Tram, jajko! W sobotę świąteczną ćwiczymy rano, wieczorem. W niedzielę świąteczną całą siedzimy w studiu. Poczekaj, z kieszeni wyjmę. W poniedziałek przypuszczalnie, że z kubełkiem wody wpadnę na falę treningową do Magdy. Tylko teraz wiesz co, tylko tak delikatnie, no bo w moich rękach to jest... W twoich rękach to jajeczko to takie... Aj, ale weź to swoje. Foxtrota zatańczy para numer 5 Mariusz Pudzianowski i Magda Soszyńska-Michno. Hello, darling, well hello, darling, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, darling, I can tell, darling, you're still glowing, you're still growing, you're still going strong. Magda i Mariusz, Mariusz i Magda. Proszę Państwa, no, sami słyszycie. He loves Foxtrot. Słuchajcie, ja pierwszy raz widzę strongmana we fraku. Myślę, że Pudzian sam siebie we fraku po raz pierwszy widzi również. Tak, dzisiaj był bardzo zdziwiony ranek. Znowu cię zabieram. Proszę. Tak jak mówisz, pierwszy raz. No. W garniturze jeszcze latam, ale we fraku jeszcze nie. Taki mały pingwin. Proszę Państwa, ja oczywiście mam nadzieję, że tak jakbyś tak wystąpił na jakichś zawodach strongmańskich, na sam wygląd już by pospadali, już by osłabli. Wykończyłbym konkurencję w przedbiegach. Iwona Pavlović. No Pudzian, tak naprawdę jak tańczyłeś wszyscy widzieli. Ja mam dla ciebie inną propozycję. Otóż... Ty się mierzysz z tańcem, ja z siłą. Jeżeli położę cię teraz na rękę, dostaniesz 8. Jeśli nie, daję ci 1. Za 8 to ja nie siadam. Za dychę? 9 minimum. Za dychę. Ale mam nadzieję, że jesteś dżentelmenem. A... Jeszcze raz. Ale ponieważ, słuchajcie, ponieważ prawdziwy dżentelmen, więc jedynki nie dam, bo ten Foxtrot nie był taki zły. Jak lisi prawdziwy krok. Piotr Galiński. Ja obserwuję Mariusza, jak z odcinka na odcinek się rozwija. W zeszłym odcinku byłeś już dobry. Powiem tak, gdybym robił Hello Dolly, jesteś wielką gwiazdą, zaproponowałbym ci rolę tancerza. Tak. Beata Tyszkiewicz. Razem wyglądacie tak jak piękność i bestia. Ale nie zaraz bestia. No wie pana, nie zaraz bestia, no przecież wiadomo, że się kocha bestię. To jest. Pan jest wodnikiem, pan jest rybką, złotą mam nadzieję. I pan ją podrzuca, pan ją obraca, pan żongluje po prostu i... obiecał mi pan, że pan mnie kiedyś podrzuci. Troszkę ucieka. Oczywiście troszkę... zrobimy to, jeżeli przeżyję do następnych odcinków na pewno. Mamuśka, ja pozdrawiam cię, jak nie słyszysz. Tak, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Bo dla mnie te podrzuty też są hitem, muszę powiedzieć. A chodzili w prawo, chodzili w lewo, chodzili do przodu i do tyłu. Ciekawe, ile waszych głosów udało im się wychodzić. Zaraz wszystko będzie jasne. No właśnie, chodzili, bynajmniej nie był to spacer farmera, tym razem we fraku. No właśnie, tak Mariusz sobie tak chodzi z Magdą. Czy ty wiesz, że ty chodzisz z mężatką? Ja nie chodzę z mężatką. Nie boisz się tego męża Magdy? Ty się podobno nikogo nie boisz, ale męża Magdy na pewno się boisz. No tak troszeczkę. Może, bo tak z partyzanta może zajść mnie któregoś razu. No proszę. Magda, możesz już mówić? Mogę, wyśmiałaś się. Mam nadzieję, że Paweł tego nie słyszy. Nie wcale. Nie wcale. Magda, bałaś się, że Mariusz może nie poczuć foxtrota? No jasne, że się bałam. Cały tydzień przed foxtrotem o tym myślałam. Spać nie mogłam. A jednak po pierwszym treningu już pomyślałam sobie, że może nie będzie tragedii. W piątek pomyślałam znowu, że będzie tragedia. Ale dzisiaj się obronił? Ale dzisiaj tak. W mniemaniu swojej mistrzyni Mariusz się obronił. Popatrzmy, czy obronił się również w oczach jury. Iwona Pawlowicz. No Mariuszu, wiem, że byłeś dżentelmenem. Dobre takie 7. Naprawdę. Za mało. Jeszcze jedno oczko wyżej. Dycha miała być. Zbigniew Wodecki. 9, Mariuszku. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 8. No proszę, nawet dziesiątka za ten spacer, tym razem nie farmerski, a lisi. Ile nadejdzie Państwa głosów? Mają Państwo na głosowanie jeszcze niedużo ponad 10 minut, a zatem przypominam numer telefonu 0430 70 05, zwierzęta mnie oblazły, i SMS o treści 5 pod numer 73 26, aby głosować na Magdalenę i Mariusza. Dziękuję Wam serdecznie. A ja już się szykuję na zawody. Dobrze, to była ostatnia konkursowa para tego wieczoru. Obejrzeliśmy już wszystkie tańce w tym konkursie. Przyjrzyjmy się teraz zestawieniu ocen jury. U jurorów na pierwszym miejscu dziś wieczorem jest Elizabeth i Mario, na miejscu drugim Marek i Nina i również wysoko na podium Mariusz z Magdą. Najmniej punktów dzisiejszego wieczora zdobyła Marina i Michał i oni najbardziej czekają na dużo głosów od Państwa. Zapewne macie już wybraną swoją parę. Jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, przypomnijmy skróty wszystkich tańców, a Państwo mają na głosowanie jeszcze 10 minut. Popatrzmy, jak tańczyły nasze pary. Jeżeli głosujesz na Wojtka i Blankę, dzwoń 0400 30 70 09 lub wyślij SMS pod numer 73 26 o treści 9. Jeżeli głosujesz na Magdę i Czarka, dzwoń 0400 30 70 08 lub wyślij SMS pod numer 73 26 o treści 8. Jeżeli głosujesz na Tomasza i Kamilę, dzwoń 0400 30 70 07 lub wyślij SMS pod numer 73 26 o treści 7. Jeżeli głosujesz na Małgorzatę i Roberta, dzwoń 0400 30 70 02 lub wyślij SMS pod numer 73 26 o treści 2. Jeżeli głosujesz na Roberta i Annę, dzwoń 0400 30 70 13 lub wyślij SMS pod numer 73 26 o treści 13. Jeżeli głosujesz na Marinę i Michała, dzwoń 0400 30 70 06 lub wyślij SMS pod numer 73 26 o treści 6. Jeżeli głosujesz na Łukasza i Annę, dzwoń 0400 30 70 03 lub wyślij SMS pod numer 73 26 o treści 3. Jeżeli głosujesz na Elizabeth i Mario, dzwoń 0400 30 70 12 lub wyślij SMS pod numer 73 26 o treści 12. Jeżeli głosujesz na Marka i Ninę, dzwoń 0400 30 70 11 lub wyślij SMS pod numer 73 26 o treści 11. Jeżeli głosujesz na Tamarę i Łukasza, dzwoń 0400 30 70 04 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Jeżeli głosujesz na Mariusza i Magdę, dzwoń 0400 30 70 05 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 5. Fundatorem nagrody dla tancerza jest Dax Cosmetics, producent fluidów o konsystencji musu. Kaszmirowa gładkość w make-upie. Taniec z gwiazdami. Drodzy Państwo, głosowanie zostało właśnie zakończone. Wszystko już wiemy, głosy są podliczone. Oto ostateczne wyniki. A kogo zobaczymy za tydzień, kogo natomiast pożegnamy. Na tę wiadomość czekają Robert i Ania, Elisabeth i Mario, Marek i Nina, Wojtek i Blanka, Magda i Czarek, Tomek i Kamila, Marina i Michał, Mariusz i Magda, Tamara i Łukasz, Łukasz i Ania oraz Małgosia i Robert. A najwięcej głosów dzisiaj zdobyli w naszym wielkanocnym odcinku Mariusz i Magda. Na wspaniałym drugim miejscu dzisiejszego wieczoru znaleźli się Elisabeth i Mario. Trzecie miejsce, miejsce na podium, dzisiaj zdobywają Robert i Anna. Odetchnie dzisiaj z ulgą. Magdalena i Cezary. A choreografię do kolejnego odcinka mogą spokojniutko zacząć przygotowywać Małgorzata i Robert. I kolejna para, która bardzo się napracuje przed następnym odcinkiem. A będą to Marek i Nina. A jakie układy taneczne będą przygotowywać kolejne osoby? Kolejna para to Łukasz i Anna. I następna para, która szczęśliwa pozostaje w programie. Marina i Michał. I ostatnia, proszę Państwa, niezagrożona para, która może już spokojnie myśleć o kolejnym tygodniu, to Tamara i Łukasz. Z nami zostały dwie pary, którym serca teraz biją bardzo, bardzo mocno. Serca pełne niepokoju. Zaniepokojona Kamila z Tomkiem i zaniepokojona Blanka z Wojtkiem. Muszę dla jednej z tych par to dzisiaj ostatni taniec. Muszę powiedzieć, że z obydwiema parami bardzo się zżyłem. Zarówno w studiu, jak i poza nim. Dlatego tym trudniej mi odczytać werdykt. Do następnego odcinka nie przechodzą Tomasz i Kamila. Wielkie brawa za dzisiejszego foxtrota tej pary. Pochłonili się nam dzisiaj pięknym foxtrotem Tomek i Kamila. Oddajemy wam głos. No, coś trzeba powiedzieć, tak? Coś trzeba, ale mało czasu. Dziękujemy wam, kochani, za fantastyczne towarzystwo. Państwu w studio, komisji i była to kapitalna zabawa. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować Tomkowi. Wiem, że się powtarzam, każda para tak mówi, ale ja mówię z całego serducha. I mówię, że inne pary nie mówią, tak? Ale naprawdę bardzo ci dziękuję i bardzo było fajnie z tobą pracować. Chociaż w ostatnim tygodniu było trochę stresu, bo ten taniec był trudny, ale jestem zadowolona z ciebie, jak zatańczyłeś i dumna. Naprawdę. Kochani, będziemy tęsknić. Aż do ostatniego odcinka. Spotkamy się z nimi jeszcze w finałowym odcinku, jak ze wszystkimi parami. A za tydzień salsa i wals wiedeński. Dobranoc. Wesołych świąt.